masz i wiesz. Renata Morąg, dzień dobry, witam w fanklubie OPP i zapraszam na debatę młodzieżową. 5 młodych, aktywnych mieszkańców Świętokrzyskiego stanęło oko w oko z przedstawicielami władz samorządowych różnych szczebli. Pytali o sprawy, które ich dotyczą, o możliwości realizacji swoich inicjatyw. Pytali i oczekiwali konkretów. Debatę w ramach Europejskiego Dnia Młodzieży zorganizowała Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży Farma. Spotkanie odbyło się w poniedziałek w Galerii Korona. Wybrałam dla Państwa kilka fragmentów dyskusji. Pierwsze pytanie skierował do marszałka Adama Jarubasa Andrzej Kasperkiewicz, 19-latek, harcerz i członek stowarzyszenia IES, Jakość Energia Starachowice. Chciałbym zająć się dwoma problemami, z którymi spotkaliśmy się do tej pory. Jeden z nich to brak współpracy pomiędzy nami, organizacjami młodzieżowymi, a samorządowcami. Chodzi o brak partnerskiego traktowania nas jako organizację. Przykład to akcja Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego, do której zaangażował się IES. Chodziło o stworzenie przestrzeni w internecie, gdzie każdy z mieszkańców mógłby pokazać, jaki jest problem i nanieść go na wirtualną mapę Starachowic. Chodziło o wszelkiego rodzaju dziury w drogach, źle ustawione znaki, nielegalne wysypiska, na które urzędnicy powinni zareagować i odpowiedzieć. Pytanie chciałbym skierować do marszałka. Co możemy zrobić, aby traktowano nas jako pełnoprawnych partnerów i do kogo zwracać się w przypadku ignorowania naszych postulatów i inicjatyw przez władze najniższego stopnia? Po pierwsze tak, ja mam nadzieję, że już niebawem, w ciągu miesiąca będzie można zwracać się do pełnomocnika marszałka do spraw młodzieży, bo chcemy ustanowić taki, trudno powiedzieć urząd, ale wyznaczyć osobę, która będzie tworzyć przestrzeń do dialogu. Co można zrobić? Trzeba rozmawiać. Tak jak my się dzisiaj spotykamy trochę w takich innych rolach, wychodzimy ze swoich urzędów, pokazujemy dzisiaj nawzajem otwartość na siebie. Porozmawiam z panem prezydentem tak na stopie koleżeńskiej, żeby postarał się być bardziej otwarty na wasze propozycje. Kolejne pytanie, tym razem do radnej miasta Kielce Joanny Winiarskiej, skierowała Anna Połaniecka, 19-latka z Ostrowca Świętokrzyskiego, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta. Największym problemem według mnie jest to, że młodzież wymaga, ale nie chce działać. Jest tu nasz piątka. Wydaje się, że faktycznie młodzież jest aktywna, ale w moim środowisku wydaje mi się, że ciągle jest z tym problem. Dlatego kieruję pytanie do pani Joanny Winiarskiej. Jak zwiększyć wpływ młodzieży na to, co dzieje się w mieście, którego przecież są częścią? Bardzo mnie cieszą słowa, które od pani usłyszałam, ponieważ ja jako radna miasta Kielce, wychodząca właśnie do mieszkańców, do młodzieży również, często spotykam się z taką właśnie sytuacją, że kiedy ja wyciągam rękę i chcę podjąć rozmowę, brakuje mi osób, które pójdą razem ze mną. Potrzebuję was, młodzieży, żeby się z wami spotkać, skonsultować, aby decyzja, którą ja podejmę podczas sesji Rady Miasta, była jakby waszym słowem, bo ja otrzymałam od państwa kredyt zaufania i staram się podczas sesji podejmować takie decyzje, które są właśnie głosem mieszkańców, przede wszystkim głosem młodzieży. Niestety reprezentujemy jakby ja miasto Kielce, pani Ostrowiec, ale widzę, że problemy, które dotykają zarówno Ostrowca i Kielc, są takie same, tylko pani stroi jakby po jednej stronie, ja po drugiej stronie, ale dostrzegamy ten sam problem. Kolejny lider młodzieży to Łukasz Szyszka, tegoroczny maturzysta, który działa w Stowarzyszeniu Spektrum Możliwości z Miedzianej Góry. Organizacja ma kłopot z utrzymaniem dotychczasowego lokalu, stąd pytanie do obecnego na debacie wójta Bielin, który udostępnia trzeciemu sektorowi miejsce w Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich. Pytanie do pana Sławomira Kopacza. W jaki sposób gmina może wesprzeć młodzież pracującą w organizacji pozarządowej w uzyskaniu lokalu, gdzie będą mogli realizować swoje pomysły i niezależnie działać? My jako samorządowcy spotykamy się chociażby na konwentach wójtów i jeśli wyjdzie takie zapotrzebowanie ze strony chociażby stowarzyszeń młodzieżowych, to ja tam widzę płaszczyznę do rozmowy, właśnie tam, gdzie spotykają się wszyscy samorządowcy. Także myślę, że to też jest taki element, gdzie można taką dyskusję prowadzić. Jak dodał wójt Kopacz, wraca sprawa dobrej woli i gotowości do dialogu młodzieży i samorządu. Z kolei liderka młodzieżowa, 18-letnia Aleksandra Kowalcze z Fundacji Farma w Staszowie, wywołała do odpowiedzi wicestarostę staszowskiego. Swoje pytanie kieruję do pana Michała Skotnickiego. Jak pana zdaniem samorząd terytorialny może przyczynić się do polepszenia przepływu informacji o wolontariacie i aktywności obywatelskiej wśród młodzieży? Czy jest możliwe utworzenie gminnych lub
powiatowych centrów wolontariatu i żeby ta informacja młodzieżowa była płynna. Była organizacja, była szkoła i wszystko współdziałało. Mogło się wspierać. Odkąd weszła w życie ustawa o wsparciu organizacji pozarządowych i wolontariatów, w ten sposób wspieramy. Te informacje trzeba po prostu szukać na stronach internetowych, na przykład starostwa, jak również urzędów gmin. Tam są środki, możliwości. Młodzi przychodzą do mnie, mamy bardzo prężnie działający wydział promocji i tam są młodzi ludzie, z którymi kontakt jest bardzo dobry. Osobiście nie miałam jeszcze kontaktu z osobami ze starostwa, ale gdybym mogła jeszcze nawiązać do pana wypowiedzi. Powiedział pan, że możemy szukać na różnych stronach. Na stronach starostwa, na stronach gminy. Właśnie, tych stron jest za dużo. My nie wiemy, gdzie tego szukać. Czy jest możliwość utworzenia nawet zakładki dla młodzieży, gdzie mogłoby być informacje na temat wolontariatu? Tylko dla nas, dla młodzieży. Oczywiście. Myślę, że na stronie internetowej powiatu staszowskiego taką zakładkę jesteśmy w stanie ją przeprowadzić, żeby była możliwość korzystania, żeby się mogli zamieszczać swoje informacje. A tu zapraszam do spotkania, bo też mówiłaś o tym, żeby były te centra wolontariatu w gminach. Proszę mi to przypomnieć na przyszłym spotkaniu konwentu wójtów, burmistrzów powiatu staszowskiego. Ten problem poruszymy i w imieniu przewodniczącego zapraszam. A kiedy odbędzie się ten konwent? Średnio raz w miesiącu się odbywa, nie było dawno, więc myślę, że będzie na pewno w czerwcu. I czy również informacje na temat tego konwentu, na temat, że młodzież może przyjść na niego, porozmawiać z panem, zostaną umieszczone na tej zakładce? Zapewne tak. Przedstawiciela kieleckiego ZHP, 19-letniego Macieja Pietrzczyka, zainteresowała m.in. kwestia pozyskania dofinansowania na realizację młodzieżowych inicjatyw. Do odpowiedzi zgłosił się marszałek województwa Adam Jarubas. Wiem, w jaki sposób uzyskuje się dotacje, jak trzeba się z tych dotacji rozliczać, jak wygląda ten cały proces. Czy jest jakaś możliwość uproszczenia tego procesu, tak żeby było to bardziej dostępne dla młodych ludzi, którzy na przykład zajmują się wolontariatem? Poczułem się trochę wywołany do odpowiedzi, bo akurat marszałek zajmuje się dotacjami unijnymi różnego typu i te nie należą do łatwych. Żeby uzyskać jakiekolwiek unijne pieniądze, musimy każdą z inwestycji owskaźnikować wskaźnikami rezultatu, oddziaływania i wielu, wielu innych udręk administracyjnych. Natomiast zdecydowanie łatwiej uzyskać pieniądze w ramach corocznie organizowanych konkursów w ramach ustawy o pożytku publicznym wolontariacie. Problem jest tego typu, że w zasadzie większość samorządów te konkursy organizuje tylko raz w roku. Czyli jak ktoś przegapi marzec najczęściej czy luty, to już później trzeba rok czekać. U nas staramy się to dzielić jeszcze na rundę jesienną. Jakąś część pieniędzy wtedy przyznajemy. Natomiast rzeczywiście trzeba pewnej biegłości. Myślę, że możemy sobie to zapisać jako taką rekomendację wspólną dla nas samorządowców i też cieszę się i dziękuję za ten wniosek do tego, aby wspólnie może popracować nad tymi formularzami. Myślę, że finałem akcji Nowa Przestrzeń będzie forum wojewódzkie, gdzie sobie przejrzymy może parę dokumentów i zastanowimy się, czy nie można łatwiej, prościej aplikować, uzyskiwać, rozliczać te pieniądze. Podczas pytań od publiczności wrócił temat powołania pełnomocnika do spraw młodzieży, tym razem również na szczeblu niższym niż władze wojewódzkie. Marszałek Adam Jarubas nie widzi przeciwwskazań. Nie jest to skomplikowana procedura. Wójt, burmistrz, prezydent, starosta może wprowadzić takie stanowisko czy funkcję prostym zarządzeniem. Oczywiście wtedy ma to większą rangę, jeśli jest jak gdyby umotywowane oddolnie potrzebą. Myślę, że ta dyskusja dokumentuje dzisiaj taką potrzebę. Możemy potraktować, że jednym z pierwszych działań pełnomocnika będzie taki apel do samorządów, może nawet wizyta pełnomocnika czy reprezentacji waszej na konwencie wójtów, burmistrzów. Moglibyśmy wtedy pokazać obopólne korzyści również dla władzy samorządowej z funkcjonowania takiej osoby, która będzie partnerem, takim prawdziwym partnerem dla władzy samorządowej. Co wyniknie z tej dyskusji? Przekonamy się. Zgodnie z zapowiedzią za miesiąc, najpóźniej dwa, w naszym regionie powinien rozpocząć działalność pełnomocnik do spraw młodzieży. W fanklubie OPP wysłuchali Państwo fragmentów debaty młodzieżowej między młodymi liderami regionu a przedstawicielami władz samorządowych. Za uwagę dziękuję. Renata Morąg. Kolejne spotkanie z tego cyklu za tydzień. Do usłyszenia.